grania w szybkim tempie był młody piosenkarz Houghton Lewis. Kiedy zaczynałem, muzyka ska wciąż była na topie. Próbowałem nagrywać w tempie ska, ale nie nadążałem za rytmem. Był dla mnie zbyt szybki, a może to przez moje lenistwo. Poprosiłem więc Gladstone'a Andersona, żeby grał wolniej. Pierwsza piosenka Houghtona Lewisa natychmiast stała się przebojem. Miał chyba na myśli to, że Kingston stawało się zbyt szybkie. W 1962 roku Jamajka uzyskała niepodległość i skończyło się panowanie Wielkiej Brytanii.